Kolejne wernisaże to już chyba miła codzienność Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Dzięki nim można poznać kolejnych twórców związanych z Częstochową, którzy prezentują swoje prace pełne emocji i reprezentujące różne style, ale łączy ich pasja do malarstwa. Zaczęło się to bardzo dawno temu, bo ja już trochę lat mam, po 8 klasie, bo wtedy był system 8-klasowy, chciałam pójść do liceum plastycznego, ale no niestety jakoś nie doszło to do skutku, więc po liceum zdawałam na obecną Akademię Jana Długosza, czyli wtedy było to WSP, Wydział Artystyczny, Wydział Plastyki. No i tak się to zaczęło i właściwie od 30 lat nieprzerwanie coś sobie tam tworzę. Wydawało mi się, że to tak spokojnie, powoli, a trochę się tego nazbierało. Tym razem zobaczyć mogliśmy prace Aleksandry Kotarskiej, na których odnaleźć mogliśmy znane częstochowianą miejsca, widziane oczami malarki. Ja skupiam się rzeczywiście na naszym mieście Częstochowa, mówię na naszym mieście, chociaż ja z pochodzenia nie jestem częstochowianką. Jestem tu od ponad 30 lat, dlatego tak sobie pozwalam to powiedzieć, że moje miasto. A biorąc udział w plenerach miejskich organizowanych przez Związek Polskich Artystów Plastyków, udało mi się dość, że tak powiem, dogłębnie to miasto poznać, ponieważ no, szukałam właśnie różnych miejsc, klimatów, które jakby w tej Częstochowie się pojawiają.